druga odsłona, drugie okrążenie naszej dyskusji w telewizji w Polsce.pl wokół gorących pytań przy nowej kadencji i Sejmu, i Senatu. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, obiecałem głos. Tak. Jakie będą priorytety? Czy rzeczywiście uda się dogadać w kilku aspektach z opozycją, by ponad podziałami przygłosować jedną, drugą, trzecią ustawę? No cóż, my mówiliśmy się przed wyborami, że najbliższe pierwsze 100 dni to chcemy wprowadzić, przynajmniej w sensie procesu legislacyjnego, te 5 punktów dotyczących obwodnic, dofinansowania szpitali powiatowych, kwestii podatkowych. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to może zacznę od tego przykładu dobrego, który tutaj moi przedmówcy mówili, a mianowicie o tym pakiecie dla zdrowia. Bez wątpienia trzeba zwiększać nakłady na służbę zdrowia, tak aby no, w jakiś sposób bardziej zabezpieczyć zdrowie Polaków. Temu ma też służyć ten pakiet kontrolny dla Polaków bodajże od 45 roku życia, te badania okresowe, które w sensie profilaktyki potrafią wyłapać już wstępne jakieś tam symptomy choroby, czy też chorób ciężkich. Natomiast myślę, że w ramach tego pakietu dla ochrony zdrowia moi przedmówcy zgodzą się, że dochodzenie do zwiększania nakładów na ochronę zdrowia to jest dobry kierunek. Taki przyjęliśmy, do roku 2024 ponad 6% PKB będzie przeznaczone na służbę zdrowia. To jest 160 miliardów złotych. Nasi poprzednicy, ja nie chcę tutaj tego komentować, czy to było dobre, czy było złe, czy to było akurat na miarę możliwości w tamtym czasie, przeznaczali na ochronę zdrowia 170 miliardów. My w chwili obecnej w tym budżecie na 2020 mamy ponad 120 miliardów złotych. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli będzie opozycja opozycją pragmatyczną, gdzie ich krytyka, rzecz, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, święta dla opozycji, tak, krytykować i patrzeć na ręce rządzących, będzie taką konstruktywną, to myślę, że to są pewne przymioty, tak, opozycji i rządzącego obozu, aby wyszukiwać w tej krytyce ewentualnie czegoś dobrego dla Polski. Natomiast jeżeli to będzie krytyka, którą obserwowaliśmy, no niestety, na mównicy i którą trudno uznać, pani poseł, za debatę. Tu się przywołał nazwisk tych posłów, ich już nie ma w przestrzeni parlamentarnej, nie zostali wybrani, część została jeszcze, więc to też trochę tak, no, pozwala różnie wróżyć na przyszłość. Ale myślę, że jeżeli podejdziemy do tego pragmatycznie, i obóz rządzący, i opozycja, jest możliwość, żeby się porozumieć, no właśnie, w wielu aspektach. Natomiast jedno jest pewne, my się nie możemy, że tak powiem, na pewno się nie porozumieć, będziemy się różnić, pani poseł, co do kwestii pewnych cywilizacyjnych. Chodzi o ochronę życia poczętego, o ewentualny szacunek dla pewnych imponderabiliów, które były deptane i że tak powiem, wizerunkowo gwałcone przez ludzi związanych ze środowiskiem opozycji. Na przykład, no, możemy mówić o pani Jachirze, można mówić o panu Jarzewskim, mogę tutaj sypać z rękawa nazwiska inne, ale nie chodzi o to, nie będę im robił kryptoreklamy w tym programie. No dobrze, jedna uwaga jednak do kwestii tych wydatków na służbę zdrowia. Otóż, panie pośle, nie jest tak, że wyście cokolwiek zwiększyli. To obywatele, płacąc składkę zdrowotną, zwiększyli wydatki na służbę zdrowia. To wzrost gospodarczy, to także kwestie związane z wynagrodzeniami sprawiły, że tych środków w Narodowym Funduszu Zdrowia jest dużo, dużo większa. No więc z tą umiejętnością to, bo pokazują wtedy trudne czasy, a nie czasy. A to pytanie wyjściowe, panie pośle, nowi posłowie, czy odmienią oblicze Sejmu, czy i opozycja, i rząd będą trochę inni niż 4 lata temu, niż 8 lat temu? Panie redaktorze, oblicze Sejmu, oblicze parlamentu zdecydowanie odmieni sytuację, jeśli zostanie utrzymana w Senacie, bo w tej chwili w Sejmie będziemy musieli, niezależnie od tego, czy będzie to inicjatywa opozycji, czy inicjatywa rządzących, przygotowywać ustawy solidniej. To już nie będzie takiego pośpiechu, że coś tam żeśmy pominęli, mamy dwa zapisy kontrowersyjne, ale w Senacie się poprawi. Więc z pewnością Sejm będzie musiał z większą starannością opracowywać swoje projekty, opracowywać projekty rządowe, bo później one będą poddane głębszej recenzji Senatu i będą wracały do Sejmu. Zawsze mogą wrócić. Zawsze mogą wrócić i zawsze Sejm swoją większością, tak, będzie mógł to odrzucić, ale mimo wszystko debata wokół tego, dyskusja będzie zupełnie inna. Natomiast w każdej kadencji wchodzą nowi parlamentarzyści i ja zawsze patrzę z nadzieją na tych nowych, bo oni wnoszą
i nowe wartości, i nowy smak, a czasami też i takie nowe, można powiedzieć, jasełka, które, które ubarwiają życie polityczne, nie zawsze wnosząc nowe wartości. Pani poseł, Koalicja Obywatelska w tej kadencji będzie inna niż w pierwszym okrążeniu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mam na myśli tę totalność, którą deklarował Grzegorz Schetyna. Ja powiem tak, że jednak to, jaka to będzie praca w Sejmie, w dużej mierze będzie decydowało, będą decydowali rządzący, bo to Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie, i to, czy będzie ten dialog, o którym mówiłam, czy będzie współpraca, czy naprawdę będzie tak, że przy rozmaitych projektach także to, co jest zresztą wymagane, a co nie miało miejsca często, a mianowicie konsultacje społeczne, to zależy od rządzących. Koalicji, w skład Koalicji Obywatelskiej wchodzą bardzo różne podmioty, bo i Inicjatywa Polska pani Barbary Nowackiej, do której ja się zaliczam. Weszli też Zieloni, co uważam naprawdę jest bardzo ważne, bo uważam, że to jest jedna z partii, która ma naprawdę bardzo dobry program, jeżeli chodzi między innymi o ochronę środowiska. Jest tam Platforma Obywatelska, są samorządowcy. Więc myślę, że tam jest bardzo wiele osób naprawdę, które są merytorycznie przygotowane. Jak już wspomniałam o samorządowcach, to też liczę na to, że nie będzie takiego traktowania po macoszemu tych samorządów, w których wygrali przedstawiciele. Co to znaczy po macoszemu, pani poseł? Opozycji, bo były takie zapowiedzi w kampanii wyborczej, no, że jak to będą, że bliższe sercu rządzących będą te samorządy. To padało w kampanii samorządowej, w których wygrają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. To nie może tak być, bo ta samorządność jest naprawdę niezwykle ważna i ludzie powinni być odpowiedzialni za te swoje małe ojczyzny, i to jest ważne. No nie może być tak, że powiedzmy Warszawa jakichś środków nie dostanie, dlatego, bo tutaj jest coś na rzeczy, panie pośle, że burmistrza z jednej legitymacji traktuje ci inaczej niż pani poseł. Starosty, ja rozumiem, że pani nie była w parlamencie, w Sejmie tej ósmej kadencji, ale to przecież to, co pani mówi, to jest nieprawda. Podam przykład pierwszy z brzegu. Miasto Ostrów Wielkopolski. To jest oczywiście miasto w moim okręgu wyborczym, gdzie prezydentem jest pani Beata Klimek, która nie jest związana z Prawem i Sprawiedliwością, ale napisano dobry wniosek o 41 milionów złotych, potężny program na modernizację gospodarki wodno-ściekowej, i ten projekt uzyskał wsparcie i miasto otrzymało pieniądze. Gdyby iść tokiem pani myślenia i pani wypowiedzi, to te pieniądze by nie trafiły. Ale to nie są moje wypowiedzi, ja słyszałam to w trakcie kampanii. To pani źle zrozumiała. Absolutnie nie, nie, no, ja zrozumiałam absolutnie dobrze, nie. Pan, na pewno nie. I to proszę nie. Tego nie powtarzać. Ale ja tego nie powtarzam, to jest niepoważne. Pana, ale pani poseł, naprawdę na miły Bóg, ja pani nie przeszkadzałem. Nie jest prawdą, że chcemy stosować tego typu retorsję wobec samorządów, których władze nie są, że tak powiem, tożsame z Prawem i Sprawiedliwością, czyli większością. Czyli pana zdaniem obaw nie powinna mieć opozycja pod tym. Ale rzeczywiście, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, powtarzam raz jeszcze, jeżeli to będzie współodpowiedzialność za Polskę i dyskusja nad dobrymi projektami, programami, projektami ustaw i tak dalej, będziemy, że tak powiem, tą dyskusję prowadzić. Ale to nie może być też dyskusja taka, której byliśmy świadkami przez ostatnie 4 lata. Gorsząca, żenująca, poniżej w ogóle kultury osobistej, wypowiadających niektóre typu ataki w naszą stronę. Ale wodzynka też na Piekarska. Znaczy, no ja tylko pamiętam, przypomnę jedną wypowiedź o zdradzieckich mordach, która też elegancka, proszę pana, nie była. Było wiele wypowiedzi, czy pani proszę Pawłowicz, panią, czy innych osób, które, więc jakby, wie pan, z każdej strony być może były wypowiedzi, które były nieeleganckie. Pani mówi o jednostkowym zdarzeniu, które dotyczyło prezesa formacji politycznej, który był wyśmiewany, kpiony ze śmierci jego brata, robiono sobie naprawdę nieprzyzwoite sceny i nieprzyzwoite wypowiedzi w Sejmie. Są granice wytrzymałości ludzkiej. Wie pan co, no właśnie, są granice wytrzymałości ludzkiej. Ja powiedziałabym, że z każdej strony. Natomiast mam nadzieję, że debaty rzeczywiście będą parlamentarnym, że one wrócą, bo kiedyś były. Ja pamiętam, ja wróciłam do Sejmu po 12 latach i mam nadzieję, że one wrócą. Mam nadzieję też, że poważnie zajmiemy się wymiarem sprawiedliwości. Jestem radcą prawnym i przynajmniej raz w tygodniu bywam w sądach, i niestety tak zwana reforma była tylko i wyłącznie reformą kadrową. Ona nie przyspieszyła postępowań. W tej chwili średnie postępowanie to jest prawie rok. Te postępowania się wydłużyły. Jest bardzo dużo wakatów sędziowskich i tak naprawdę nie ma ustawy o biegłych sądowych, a ta ustawa o biegłych sądowych znacząco w wielu sprawach przyspieszyłaby i skróciłaby postępowanie. I to jest kolejny temat,
nad którym powinniśmy się wszyscy jako, jako całość zastanowić i pochylić, ale nad prawdziwą reformą wymiaru sprawiedliwości, a nie taką reformą, która jest kadrowa. I jeszcze jedna rzecz a propos samorządów. Mam nadzieję, że skończy się wyjmowanie poszczególnych dziedzin z samorządów, tak jak z sejmików wojewódzkich wyjęto ochronę środowiska, czy na przykład ośrodki doradztwa rolniczego, bo one powinny być właśnie tam w Marek Sawicki przysłuchuje się uważnie. Chciałem dopytać, czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwości w tej kadencji będzie trudniej, czy łatwiej? No bo z jednej strony Koalicja Obywatelska to oczywisty przeciwnik, PSL pewnie też, ale tutaj wraca Lewica, no i pojawia się Konfederacja z prawej strony. Na pewno będzie to Sejm bardziej barwny, bardziej różnorodny, natomiast jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałem w poprzednim wystąpieniu. To będzie wymagało większej staranności. To nie będzie sytuacji takiej, w której mamy ograniczone wystąpienia, czy to na komisjach, czy na sali sejmowej do 30 sekund, a bywało i do 15. Dokładnie. Więc pan poseł Mosiński tutaj zwrócił uwagę na to, że niektóre wypowiedzi posłów opozycji były skandaliczne, ale to każdy poseł ma wolny mandat i z trybuny sejmowej, jeśli nie obraża, jeśli nie narusza godności innych osób, to ma prawo do swobodnej wypowiedzi, a wyborcy mają możliwość oceny. W związku z tym też zaczynałem, jak pan wie, sporo lat temu w Sejmie i podstawą z prac sejmowych zawsze były debaty krótkie, długie i średnie. Oświadczenia poselskie miały tylko charakter w imieniu klubów i kół przy uchwałach. Natomiast ustawy zawsze były debatowane. To daje szansę na wychwycenie błędów, ale to daje także szansę i zmusza posłów do głębszego, merytorycznego przygotowania się do dyskusji nad danym projektem. Wtedy mamy lepsze prawo, lepiej stanowione, bez konieczności szybkich nowelizacji. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe, by pochylić się nad poprawkami, które zgłosi czy to PSL, czy Koalicja Obywatelska, czy inne kluby parlamentarne opozycyjne w Sejmie? Podczas 8 kadencji Sejmu przebieg posiedzeń był zgodny z regulaminem obrad Sejmu. Tutaj nic nie było poza prawem, czy też ponad prawem przeprowadzane. Natomiast trudno jest prowadzić obrady Sejmu, kiedy posłowie zgłaszają, znaczy zabierając głos, nie zgłaszają jakichś merytorycznych poprawek, tylko mówią nie na temat. Wielokrotnie, czy to marszałek Sejmu Marek Kuchciński, czy też pani marszałek Sejmu Ewa Witek, Elżbieta Witek, przerywali, bo po prostu wychodzono poza ramy regulaminu. Jeżeli my sami wobec siebie nie mamy szacunku i wobec majestatu Sejmu, to trudno się dziwić, że być może tak jesteśmy odbierani. Natomiast co do współpracy, powtórzę raz jeszcze. Konstruktywna krytyka jest ze wszechmiar potrzebna i opozycja jest do tego wręcz powołana. Powiem może szerzej, w taką misję ma jako opozycja, tak, żeby ewentualnie krytykować, ale w sposób konstruktywny, a nie robić, że tak powiem, jakichś działań destrukcyjnych, czego byliśmy świadkami. Ja tu się zgodzę z panem posłem Markiem Sawickim, z panem ministrem Sawickim, że każdy z nas, zabierając głos na mównicy Sejmu, ma swój mandat wolny i może mówić, co chce, tylko żeby nie obrażał majestatu Sejmu, powagi Sejmu, posłów. A bywało tak pana zdaniem w tej kadencji? Wielokrotnie pani posłanka już to poruszała w tą wypowiedź jedną pana prezesa, ale trudno wytrzymać czasami przy tej lawinie hejtu i nienawiści adresowanej do tej osoby. Natomiast byliśmy świadkami gorszących wypowiedzi, wielu wypowiedzi posłów, stąd się sypały kary też porządkowe, no bo innej drogi nie ma. Zwłaszcza w stosunku do jednego pana. No, jeżeli ktoś permanentnie łamie regulamin Sejmu, pani poseł. Mówimy o słowo Mirzeni Trasie, oczywiście. Tak, to ale trudno, to no trudno to dziwić się, że tak reaguje marszałek Sejmu, to który ewentualnie te kary, znaczy są konsultowane i głosowane podczas posiedzeń prezydium Sejmu. Prezydium z określoną większością. Natomiast tak jeśli już mówimy o zachowaniach posłów, to przecież nie można pominąć tutaj barwnego posła Tarczyńskiego, który także wielokrotnie powinien być nie tylko upomniany, ale również ukarany finansowo. Ale był upomniany przez prezesa. Ale kary finansowej nie było. Nie, był, no, był przez prezesa, a nie przez marszałka. Także tu zwróćmy uwagę, że są równi i równiejsi. Każdy chyba z klubów parlamentarnych. Posłom PiS można było więcej. Absolutnie można było odnieść nie, takie wrażenie. Absolutnie nie. Za moment trzecia część naszej dyskusji. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl. Wracamy po wzięciu głębokiego oddechu.